Akta 2 została odroczona. Parlament Europejski zdecydował się na tą chwilę odrzucić dyrektywę o prawach autorskich i na razie prawo nie wejdzie w życie. Ale czy aby na pewno to koniec naszych zmartwień? Posłuchajcie 10 faktów o odroczeniu, czy też o odrzuceniu Akty 2. Aby zrozumieć dobrze ten film, musisz obejrzeć poprzedni, w którym omówiłem 30 faktów o Akcie 2. Także jeżeli go nie oglądałeś, zachęcam Cię do obejrzenia, a teraz jedziemy z tym odcinkiem. Macie wakacje, więc być może nawet nie zauważyliście, że 4 lipca, w związku z protestami przeciwko Akty 2, Wikipedia w kilku krajach przestała działać. Została ona po prostu wyłączona w imię protestu. O godzinie 12:45 5 lipca strona polskiej Wikipedii powróciła do działania zaraz po odrzuceniu przez Parlament Europejski tekstu dyrektywy o prawie autorskim, w tym kontrowersyjnych artykułów o numerze 11 i 13. Włoska wersja Wikipedii również już działa. Twórcy najpopularniejszej i najpotężniejszej encyklopedii świata apelowali, że dyrektywa ta zagraża wolności słowa i wypowiedzi, tworząc przeszkody w dostępie do informacji czy innych danych, wprowadzając przy tym samym ograniczenia oraz kary. Po wprowadzeniu Akty 2 wyszukiwanie i znajdowanie informacji mogło być po prostu niemożliwe, a w tym Wikipedia byłaby poważnie zagrożona. 5 lipca europosłowie uczestniczyli w głosowaniu, które miało zdecydować, czy rozpoczną się dalsze prace nad dyrektywą z Radą Europejską. Za przyjęciem ustawy w obecnej formie było 278 posłów, 318 było przeciw, a 31 osób wstrzymało się od głosu. Więc powiedzcie mi, czy możemy spać spokojnie? Przewaga włosów przecież była bardzo, bardzo mała. To, że teraz odrzucono Aktę 2 w głosowaniu, nie oznacza, że możemy całkowicie zapomnieć o sprawie. To normalny proces. Dyrektywa zostanie poddana poprawkom, a we wrześniu tego roku ponownie trafi do parlamentu w celu kolejnego głosowania. Zostało nam niecałe 2 miesiące i cała sprawa do nas powróci, prawdopodobnie ze zdwojoną siłą. Parlament obiecuje, że poprawki ustawy będą na naszą korzyść. Memy podobno mają być bezpieczne i ich akta po prostu nie obejmie. Niemniej co z resztą, co z YouTube'em, co z linkami i tak dalej. Wszystko ma rozstrzygnąć się za kilka tygodni. Na polskiej stronie ministra kultury widniała informacja, że Polska jest przeciwko wprowadzeniu Akty 2. Niemniej ostro mówiąc, Polska nie ma nic do gadania, póki jest w Unii. Gdyby dyrektywa została przegłosowana, Polska z pokorą musiałaby się podporządkować. Eurodeputowani nie godzą się z odrzuceniem akty i zapowiedzieli poprawki, które w trzecim kwartale ujrzą światło dzienne. Niemiecki deputowany, Alex Voss, powiedział, że żałuje, że większość europosłów nie poparła Akty 2. On i Komisja Prawna Aktę 2 natomiast popiera i zapowiedział, że zrobi wszystko, aby Akta 2 weszła w życie we wrześniu 2018 roku. Na głosowaniu wiele rzeczy się wyjaśniło. Wiecie, czemu Akta 2 miała wejść? Chodzi oczywiście o to, o czym mówiliście pod poprzednim filmem. Chodzi oczywiście o kasę. Słuchajcie, Alexowi Voss, znacie go już, nie pasowało to, że duże platformy takie jak Google czy Facebook mają olbrzymie zyski kosztem firm europejskich. No i właśnie tego Alex Voss nie chce zaakceptować. Szczerze, jak myślicie? Oni chcą Akty 2 po to, żeby nas chronić, nasze dane czy cokolwiek innego? Czy po prostu tutaj chodzi o to, żeby zarobić kupę szmalu? Prawdopodobnie wszyscy wiemy, jaka jest odpowiedź. Dyrektywa o prawach, tak zwana Akta 2, wywołała protesty w całej Polsce. Niemniej protesty nie były zbyt liczne. Na ogół protestowało od 100 do 500 osób. Na Śląsku przykładowo było to podobno 200 osób, w Bielsku około 100, w Wielkopolsce podobnie. Większość obywateli wolała wyrazić swój sprzeciw tylko drogą internetową. To, czy Akta 2 zmieni się na korzyść lub na jeszcze większą niekorzyść, dowiemy się dopiero we wrześniu. Tak jak informowałem w ostatnim filmie, być może Akta 2 zostanie odrzucona po raz drugi, no ale co później? Jeżeli raz eurodeputowani próbowali zniszczyć internet, który znamy, zrobią to po prostu drugi raz. Jeżeli im się nie powiedzie drugi raz, to będą kolejne próby. Tak mawiał też Cejrowski. Zobaczymy, co czas przyniesie. Tymczasem cieszmy się na razie wolnością. Do usłyszenia. Cześć.